wiecie Państwo, że dla nas jesteście nie tylko przyjaciółmi, ale bardzo drogimi źródłami informacji i kompetencji. Chcemy Was, zawsze miło nam, że Państwa tu widzimy, ale też wiecie o tym, że co roku przyznajemy specjalną nagrodę. Pamiętacie Państwo za co? Nie pamiętacie, to ja Wam przypomnę. Jest specjalna nagroda dla tej osoby, która jako pierwsza zarejestruje się w systemie na tę konferencję właśnie, czyli wyprzedzi te kilkaset następnych osób, które się zgłoszą. I mamy taką osobę i mamy taką statuetkę, którą wręczamy co roku i to jest statuetka złotej myszy, proszę Państwa, uwaga, złotej myszy i wręczy tę statuetkę pan prezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie Krzysztof Głąb. Zapraszamy. Prezes już jest, statuetka już jest, ale ciągle jeszcze nie ma laureata ani laureatki. A tą osobą jest, czyli wyróżnienie dostaje, pani Zuzanna Konopa, dyrektor Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu. Wielkie brawa! Pani Zuzanna, czyli mówiąc krótko, pionierka. Oczywiście. Czy możemy prosić o mikrofon dla laureatki Złotej Myszy? Halo, halo? Czyli ta mysz, proszę Państwa, kojarzy się z pewną szybkością. Bardzo się cieszę i dziękuję bardzo za takie wyróżnienie. To jest moja, jeżeli dobrze pamiętam albo liczę, piąta konferencja. Myślę, że piąta Złota Mysz. Nie, pierwsza Złota Mysz, mam nadzieję, że nie będzie ostatnią. Bardzo lubiłam jeździć do Gdańska. Mam nadzieję, że polubię również Warszawę. Proszę Państwa, tak jak tutaj zostało wspomniane, zdarzyło mi się przez 11 lat zarządzać oświatą w gminie Pisz. To zarządzanie kończę z dniem 30 czerwca. Niemniej to był bardzo owocny w mojej ocenie fragment mojej działalności, bo jeżeli chodzi o rozwijanie kompetencji naszych uczniów, o pozyskiwanie środków unijnych, to nawet w ostatnim okresie czasu udało mi się dzięki mojemu zaangażowaniu i pracy pozyskać 2,5 miliona, żeby wdrożyć m.in. ICT w naszych szkołach. Także to u Państwa dowiedziałam się m.in. o internecie szerokopasmowym, o tym, że NASK będzie operatorem internetu dla naszych szkół, o tym, że są rządowe programy w zakresie tablicy interaktywnej i to wszystko wdrażałam w swoich szkołach. Także cieszę się, że mogę uczestniczyć i dziękuję Państwu bardzo i zachęcam wszystkich Państwa, żebyście namawiali swoich uczestników w samorządach, żeby przyjeżdżali na takie konferencje, chociaż mój szef